Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Last Day on Earth Survival na moim kanale. Moi drodzy, Kefir obchodzi swoje urodziny, z racji tego przygotował nam specjalny event. Dodatkowo wraz z aktualizacją 1.8.5 została wprowadzona nowa wiedźma, którą właśnie palę na stosie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ją zabić. Dodatkowo moje psy już urosły, więc zrobimy sobie dzisiaj parę krzyżówek. A więc teraz zostawiamy wszyscy łapeczki w górę i zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Moi drodzy, dwa dni temu podczas transmisji na żywo zabiliśmy sobie wiedźmę. Troszeczkę musiałem się nad tym napocić. Dodatkowo muszę Was ostrzec, że ta wiedźma naprawdę zadaje mocny damage. Więc dzisiaj pokażę Wam, co potrzebujemy, aby ją pokonać. Moi drodzy, ważną rzeczą jest C4. Jeżeli nie macie C4, w sumie nie macie się tam po co udawać, bo tak naprawdę na biomie, gdzie występuje ta wiedźma, są kokony, z których wybiegają zombiaki, kiedy zaczynamy ją atakować. My sobie dzisiaj to zrobimy troszeczkę na takim jakby glitchu, ponieważ będziemy używali dodatkowego buffa, a otrzymamy go, kiedy wykonamy kilka zadań w strefie multiplayer. Okej. Okay. Jak widzę, ja tutaj mam jeszcze Glocka. Sprawdźmy teraz sobie, co ja mam tutaj dodatkowo w skrzynkach. Sword Armor przyda się na pewno. Sword Bootsy. Aha, tamte były lepsze. Dobra, weźmy. I z czego będziemy strzelali do tej wiedźmy? Weźmiemy sobie M-kę. Czy ja mam jakiś modyfikowany akar? Ten ma damage'a 15. Ten Glock ma damage'a 24, więc on nam się z pewnością przyda, ponieważ kiedy będziemy mieli tego buffa od Firearmsa, ten Glock będzie bił ponad 60, więc to jest naprawdę duży damage. Minigun nam się chyba nie przyda. Mamy troszeczkę apteczek. Zresztą resztę sobie odłóżmy. Będziemy używali tylko tych lepszych. Zróbmy w ten sposób. Mamy również Vintoreza. Jeszcze weźmiemy sobie paliwo. O! I teraz będzie rewelacja. Sprawdźmy teraz, co się dzieje u moich piesków. Jak widzicie, Shadow... Piper, Jack Szprycha, Janusz, Urszul, Daisy, Hubercik, Bentley, Sasza. Już dorosły, możemy je ewoluować. Dobra, zróbmy modify i sprawdźmy, co nam wypadnie. O, Bloodhunt! Co ten skill daje? Kiedy ten pies będzie z nami podróżował, nasza szansa na znalezienie rzadkich itemów wzrasta o 4%. Okej, okay. Zawijajmy teraz Jack Szprycha, sprawdźmy Jacka Szprychę. Również Bloodhound, no super. Teraz sprawdźmy Janusza. Champion, champion co daje? Zwiększa exp o 2%, ok, a Hunter? Zwiększa szansę na spotkanie rzadkich zwierząt o 5%, ok, lecimy dalej. Teraz sprawdźmy Hubercika XD. Aha, to jest pierwszej klasy piesek, dobra, Bentley, również pierwszej klasy. Również champion. Ok, tutaj jak widzimy Sparki, tu jeszcze po 20, po 19 godzin. Naprawdę dużo, dużo czasu to będzie zajmowało, żeby je skrzyżować. Dobrze, to teraz sobie skrzyżujmy Shadowa, na przykład. Co on tutaj ma? Czy ma ktoś legendarkę? Znaczy epicką? Nie ma epickiej. Ok, zróbmy, żeby każdy skill był osobny. Albo nie. Hunter. 2%, 2%. Czyli tu jest 5% aż. Mamy 5%, tu mamy 2%. Sprawdźmy, czy Huntera 5%. O, tu już będzie wysoko. Czyli Janusza robimy z Shadow. I wyszedł nam Henry. Jest to black color. Ok, send to crate. Czy udało nam się trzeciej klasy zrobić pieska? Sprawdźmy. Czy jest to trzeciej rangi piesek? Henry? No niestety nie. Henry jest pieskiem tylko rangi zerowej. Nie wiem, o co chodzi. Jeżeli wiecie, jak dokładnie się krzyżuje te pieski, napiszcie oczywiście w komentarzu. Bo ja tak ostatnio troszeczkę nie miałem czasu, żeby zapoznać się z różnymi innowacjami związanych z tą grą. Dobra, teraz zrobimy Jacka Szprychę z Piperem. 2%, 4, 1 i 4. Co mamy u Winstona? I niestety co? Znowu na mnie wyszedł? Szansa na
wydropienie jakiegoś pieska wyższej rangi widzę, że jest tutaj już prawie, że znikoma. Dobra, to sobie napijmy się, bo pragnienie nam dokucza, że tak powiem. Dobra, lecimy dalej. Teraz sprawdźmy Bentleya na przykład z Daisy. 4% i 4%. Cyk, jest Brandy Blackside. Ok, teraz zróbmy Bentleya z Daisy. Cyk, i mamy Lunę. Ok, teraz sprawdźmy, czy te pieski Luna. Jak widzimy, Luna i kto tam jeszcze był? Gimper, Piper. Niestety im ranga nie wskoczyła. Mamy jeszcze jedną szansę. Urszula z jakąś inną samicą. No nie, znaczy jest samcem, bo to jest akurat samica rangi drugiej. Dwie samice rangi drugiej mam i mam tylko rangi trzeciej Sadie. Zakochane oczywiście, jeszcze dorastam. No szkoda, niestety nie udało nam się skrzyżować. Dobra, moi drodzy, teraz nie przedłużajmy. Dostałem taką Mountain Region Magazine, Pine Forest Magazine oraz Dog Food. Na chwilę obecną tych rzeczy nie będę używał. Jeżeli użyjemy tego magazynu, dostaniemy jednego skilla dotyczącego właśnie tej oto lokalizacji, czyli regionów kamiennych. Tutaj mamy regionów Pine Forest, czyli regionów leśnych. O, w ten sposób. Kiedy wybieramy się na tą strefę, warto ze sobą wziąć Iron Pickaxe oraz Iron Hatchet. Dlaczego? Już wam pokazuję. Jak widzicie, nowy event jest przed nami. Zostało 3 dni do zakończenia tego eventu. Mam energię, to na razie sobie zużyjemy energię. Niestety ten event jest tylko jednorazowy. Ja już go wykonałem podczas transmisji na żywo. Dostałem te magazyny i tą psią karmę. Dlaczego kazałem wam wziąć ze sobą Iron Hatchet i Iron Pickaxe? Z racji tego, że występują tu naprawdę fajne surowce. Zombiaki na tej strefie są po prostu tak słabe, że aż szkoda po prostu nie wydropić sobie innych surowców. Pokażę wam mniej więcej, jak tam strefa wygląda. Tutaj mamy drzewa ze strefy zimowej, jesiennej. Jeżeli ktoś nie ma chopera, no to fajnie, bo sobie może tutaj te rzadkie rzeczy wydropić. O, i pokazują nam się takie właśnie zombiaki z czapeczkami. Kiedy je zabijamy, one fruwają jak fajerwerki. Bardzo fajnie ze strony Kefiru, że coś takiego wprowadzili. Te zombiaki chyba nawet nie biją. Biją chyba tylko po jeden. Jak widzimy, możemy sobie tutaj nadropić koper ory. Tylko oczywiście musimy używać Iron Pickaxe'u, bo kiedy będziemy używali zwykłego Exa, koper ora zostanie zniszczona, a nic nam nie wpadnie do plecaka. Teraz się wróćmy do naszej skrzyneczki. I tutaj, co mi zostało? Whisky. Z racji tego, że są urodziny, możemy się napić. No ja sobie zostawię tutaj moje wszystkie rzeczy. No to co, moi drodzy, teraz czas pokazać wam, jak się wyjaśnia wiedźmę. Witam 24 godziny później. Nie wiedziałem, że Witchka się respi raz na 24 godziny, dlatego nagrywanie tego odcinka mi się przedłużyło. Moi drodzy, jestem na strefie multiplayer i będę musiał zdobyć jeszcze jedną anomalię, żeby dostać tego podwójnego buffa. Jak widzicie, już mam wszystkie zebrane, tylko brakuje mi jednej, tej, która najczęściej występuje. O! Właśnie tej. Super, mamy wszystkie anomalie zdobyte. No to teraz wracamy, odbieramy buffa i lecimy rozprawić się z wiedźmą. Ok, podejdźmy teraz do komputerka. Odbierzmy sobie buffa. Teraz nasz damage będzie zwiększony chyba nawet czterokrotnie co jakiś czas. Co my tutaj mamy? Mamy modyfikowane Glocki, MK, Shotguna oraz Vintoreza. No dobra, może być troszeczkę ciężko, ale powinniśmy sobie poradzić. Zatankujmy maszynę. Aha, zatankowana Drive. Jakiś evencik pokazał się, jeden, drugi. Pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli się wybieracie na Infected Forest, musicie mieć ze sobą C4. Ponieważ na tej strefie występują kokony, z których wybiegają zombiaki. Naprawdę wybiega ich cała chmara, kiedy zaatakujemy Witchkę. Musimy tak to zrobić, żeby te kokony wysadzić. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. A więc tak, na początku sobie weźmy Glocki i wybijmy to, co jest w pobliżu. Jak widzicie, co jakiś czas zadaje 72 damage'a. Naprawdę ponura strefa, ale daje to klimatu tej gierce. Widzimy tu takiegoś zombiaka albo człowieka, który jest przyczepiony do drzewa i
Jak widzimy, idzie wiedźma. Za każdym uderzeniem wiedźmy się najlepiej od razu leczyć. Patrzcie, co się teraz dzieje. Ile tych zombiaków za mną leci. Czy wy to widzicie? I teraz najlepiej... Ups. Żeby wybiec poza strefę, bo inaczej zginiemy. I teraz to trzeba zrobić na patencie. Musimy się najlepiej zakraść do tych kokonów i podłożyć C4. Dodatkowo jeszcze sobie zrobimy dzisiaj ten rest stop. Okej, moi drodzy, zobaczmy. Uleczymy się Vince'em. Broń mi tu się prawie ta już skończyła. Przeładujmy jeszcze apteczki. Dobra, na jedzenie, na picie. Podejście numer 2. Pamiętajcie, że ta wiedźma bardzo głośno krzyczy i wtedy te wszystkie zombiaki z tych kokonów się budzą. Ja bym proponował się zakraść na razie do jakiegokolwiek kokonu. Ona stoi z lewej strony, dobra. Zróbmy tak, mamy pierwszy kokon. O. I tutaj musimy podłożyć C4. Bomb has been planted. Dobra, jeden rozwalony. Teraz podłóżmy tutaj. Ok, teraz wystarczy, że pozabijamy sobie floter blotery, żeby później nam one nie wadziły w dalszej rozgrywce. Postaramy się ją dzisiaj wyjaśnić szybko z shotguna na fast handzie tak zwany. Bomba w oko, fast attack, żeby był. Dobra. Ile mam tego shotguna? Połowa. Powinna wystarczyć. Mamy buffa, mamy shotguna. Powiem wam, że będzie dosyć ciekawie. Tylko żebym się zdążył leczyć. To jest witchka? Gdzie jest wiedźma? Dobra. To nie jest wiedźma. Skradanko. Teraz po cichaczu. Kurczę. Idzie wiedźma. Niech się odwróci jakoś. Widzicie na mapie? W prawym górnym rogu? Chyba ją będzie trzeba przyatakować, bo ona chyba teraz... Cicho. A nie, ten kokon jest wysadzony, co ja gadam? Aha, drzewo mnie wymusiło, dobra, dobra. To czekaj, ile jest kokonów? 2, 3, 3, bo już nie pamiętam, ile ich tu było. Zobaczmy niżej, może niżej jeszcze jest jeden kokon. Nie no, są tylko, z tego co widzę, 2, no dobra, to super. To robimy teraz fast attack. Pamiętajcie. Spacja, czekaj, jak to szło? Spacja, auto, znaczy u mnie spacja, to jest taka u was, atak, auto, dobra. Lecimy, lecimy z witchką, gdzie ona jest? Gdzie ty jesteś teraz, wiedźmo? Dobra, uleczmy się. Dobra, 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 dobra. Piesek za 210 dostał. A, nie mogę jej teraz zabić. Aj. Kurczę. Prawie by się udało. Ale jak widzimy, ona... Franca mnie goni. Wow! Za 80 coś mi wcisnęła. Dobra, ona ucieka się leczyć znowu. Wezwała swoje pieski do pomocy. Dobra, teraz już z pewnością padnie. Patrzcie teraz. Wintoreziak? Może nie wintoreziak, ale shotgun. Nie, wintoreziak ma więcej HP, ok. Idzie, idzie. Ile miała HP? 10? 10? Pamiętajcie, że za każdym razem, kiedy ona was atakuje, musicie się leczyć, bo ona ma ten podwójny atak z Kamehama i po prostu zabija na hita. Nie, nie na hita. 80 chyba 5 zadaje damage'a, a drugi ma ten za 24 i brakuje wam jednego HP, żeby przeżyć, no i niestety się umiera. Dobra, robimy podejście numer 2. Moi drodzy, ale zanim wrócimy się po naszego dropa, polećmy na tego restopa, ponieważ on się kończy za minutę 20.
A nie chciałbym go stracić, jest możliwość wydropienia drugiego snorkel maska, bądź też tych płetw. Zobaczmy. Jak dobrze, że w swojej szafce z moimi rzadkimi rzeczami miałem jeszcze Vintoreza. Chodźcie, chodźcie, chłopaki. Idą. No i dobra. Pięknie, co mi tutaj dał? Apteczkę się przyda. Wodę możemy wypić od razu. Dalej. Znowu woda. Cyk, cyk. Gwoździe. Paliwko. Dobra, ten swat set możemy ze sobą wziąć. Zawsze się przyda, co nie? Po co mam tworzyć nowe rzeczy, jak mamy jeszcze swat seta? No i kurczę, idzie horda zombie. Dobra. Nie mam nic ciekawego na nią, a nie chce mi się jej zabijać, to ja bym obbiegł ją naokoło. Kurczę, może tego spraya podniosę też, się przyda później. Spray, jeden, drugi, trzeci. W sumie mam już ulubiony swój pattern, ale chciałbym bardzo pattern Kitty. Nie, one naprawdę idą za mną, te zombiaki. Może mi się uda szybko tutaj rentgen zrobić po chopperku. Ładnie. Dziękuję. I nie będę musiał z nimi walczyć. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej tą walizkę otwieraj. Nie zdąży, nie zdąży. Dobra, zdążył. Zdążyła. Zip gun. Ktoś mnie kiedyś pytał, Faral, jak się strzela z zip guna? No to macie animację zip guna. Jeszcze tylko ten chopper bym otworzył, ale już idzie druga horda z tyłu. Szkoda, że te zombiaki dają tylko jeden expa, bo to naprawdę by był fajny taki bonus do doświadczenia. Nie dość, że trzeba mieć choppera, żeby takie zadanka wykonywać, to jeszcze zabrali z tych zombiaków chyba expa totalnie, albo dają tylko jeden, o ile pamiętam, bo teraz nie widzę, żeby w ogóle cokolwiek mi dawały, bo mam full level. Dobra, chopper szybko. Czy coś będzie ciekawego? No spoko, spoko, to mi się przyda. Okej, dobra, rest topic zrobiony, no to teraz wracamy i robimy rundę numer 2 z Wiedźmą. Dojedzie ta moja maszyna? 19, 14, 9, 7... na styk wyliczone paliwko, enter. Nice. Niestety zapchała kabarynę. Dobra, zatankujmy teraz maszynkę. Chlup, chlup, chlup. I co? No, Vintorez w dłoń i goń. Teraz się nie damy. Dobra, te lepsze apteczki wsadzimy. Zróbmy tak jeszcze, o. Ciekawe, czy się mocno uleczyła jedna. Gdzie ty jesteś, wiedźmo? Nie, ona jest full. No tego to się nie spodziewałem totalnie. No ładnie, no ładnie. Podejście numer 2 z wiedźmą. Jeszcze tylko swojego dropa bym podniósł. Dobra, jest ten drop. Tylko żeby się teraz nie wyłożyć. Weźmy co jest najważniejsze dla mnie. No właśnie, o to mi chodziło, żeby się nie wyłożyć teraz. Właśnie, to jest ten jej atak. Spanikowałem. Kurczę, to jest właśnie jej ten atak podwójny. Naprawdę jest mocny. A nie chciałem przerzucać broni, bo bym teraz w ogóle nie zdążył. Pewnie bym dostał od razu pstyczka w nos i się wyłożył. A nie chcę stracić tego plecaka, tam SWAT armora. Dobra, teraz robimy sobie na początek porządek tutaj ze swoimi rzeczami, co jest najcenniejsze, co mniej, bo jak teraz deadnę, no to moje rzeczy znikną. Apteczki, apteczek było dużo, plecak jest bardzo wartościowy. Dobra, na razie to tylko tyle, ok. Lecimy jeszcze raz z Vintoreza, przerzućmy apteczkę. Kurczę, miałem z tej pompy ładować, ale mam bardzo mało amunicji tej pompie. Gdzie ona jest?
Tutaj. Come on, come on. Nie no, znowu ona jest pełna. Nie mogę wybiegać ze strefy, dobra. Czaję bazę. O kurczę, powiem wam, że niezła to będzie teraz zadymka. Chyba po aktualizacji coś takiego wprowadzili, bo pamiętam na live'ie wybiegałem ze strefy i ona nie miała chyba full HP, o ile dobrze kojarzę. Chodź, 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 bliżej strefy, mendo ty. O kurczę, ale mi wcisnęła, od razu combo. Nie, nie uciekaj, patrzcie, jednak ją troszeczkę wzmocnili. Wzmocnili tą jędzę, no. Dobra, akar. Wow! Kurczę, była taka łatwa, a teraz coś jej dodali. Na szczęście. Zero dropa? Fantastycznie, to co, to tylko mogę jedną głowę wydropić, aż ona się nie spali? Za to dostaniesz przykuc na czoło, dziewczyno. Proszę bardzo. Oj, moi drodzy, nie sądziłem, że nic z tego nie wypadnie. Myślałem, że jakiś bonusik będzie kolejny, kolejna główka. Dobra, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, że odcinki z Last Day'a u mnie będą cały czas na bieżąco. To nie jest tak, że ta seria po prostu zniknęła. Tylko czekam na aktualizację. Jeżeli się podobało, łapeczka w górę, subskrypcja. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.